Cześć, ja nazywam się Justyna Markowicz, a to jest podcast Zrównoważony Biznes. To miejsce dla przedsiębiorców, wizjonerów i innowatorów, którzy chcą zmienić świat biznesu na bardziej zrównoważony. Jeżeli bliski sercu jest Ci model firmy, tworzącej wartość dla środowiska i społeczeństwa, to jest to miejsce dla Ciebie. Cześć! Obserwujemy, że zielony rynek rośnie. Jednocześnie wraz ze wzrostem zielonego rynku obserwujemy rosnącą popularność greenwashingu. Niektórzy mówią nawet o epidemii jako ściemy. Do greenwashingu dochodzi wtedy, gdy dana firma pozytywnie komunikuje się o swojej efektywności w działaniach proekologicznych, natomiast w rzeczywistości ta działalność jest mało efektywna. W dzisiejszym odcinku rozmawiam z przedstawicielem jednej z największych organizacji ekologicznych na świecie, która znana jest właśnie z tego, że demaskuje jako ściemę. Rozmowa ta dotyka wielu wątków wokół greenwashingu, ale nie tylko. Rozmawiamy m.in. o tym, jakie są wybrane praktyki greenwashingu, kiedy rzeczywiście firma może z czystym sumieniem pochwalić się światu tym, jak działa dla środowiska, ale też o tym, jakie są palące wyzwania klimatyczne w Polsce i na świecie. W notatkach znajdziecie linki do materiałów, a ja zachęcam Was mocno do subskrypcji podcastu i kontaktu ze mną. Podzielcie się swoimi pomysłami i uwagami. Na stronie podcastu zrównoważony.biz.pl, zrównoważony piszemy bez polskich liter, znajdziecie wszelkie namiary. A teraz zaczynamy. Zapraszam. Dzień dobry, cześć. Ze mną dzisiaj pan Marek Józefiak, rzecznik prasowy Greenpeace Polska. Jest to organizacja, która działa na rzecz środowiska naturalnego i jest to międzynarodowy NGO założony w 1971 roku w Kanadzie. Dzień dobry. Dzień dobry. Obecnie Greenpeace jest w 55 krajach na całym świecie. Nie przyjmujecie pieniędzy od firm ani rządów, co ma gwarantować Waszą niezależność. Finansowanie odbywa się w głównej mierze od indywidualnych darczyńców. Ostatnie, najgłośniejsze akcje, które ja zdążyłam wyszukać w internecie i usłyszeć o nich, to pozwanie PGE za wpływ na zmianę klimatu. Także pamiętam wyświetlanie zdjęcia premiera i napisu na kominie kopalni Bełchatów oraz zablokowanie wyładunku importowanego węgla w porcie w Gdańsku. A na świecie taką akcją ostatnią waszą była akcja protestacyjna przed nową elektrownią węglową w Niemczech, a także słynny raport, który wydaliście i w którym opisaliście, że Google, Microsoft i Amazon sprzedają swoją technologię AI koncernom naftowym i gazowym i mają te ich działania pomóc w przyspieszeniu wydobycia kopalin. W rezultacie Google zdecydował, że nie będzie więcej wspierać koncernów naftowych, więc jest to spory sukces. Proszę powiedzieć, jakie właśnie aktualnie inne tematy Państwa w Greenpeace absorbują? Dzień dobry raz jeszcze. Pracujemy z pełną parą mimo jakichś ograniczeń koronawirusowych. Obecnie ten czas pandemii zmusił nas też jakby do takiego przystania i zastanowienia się nad tym, jak działamy, jak będziemy dalej działać. I z tej refleksji wyszła taka nowa inicjatywa o nazwie Zielone Państwo Dobrobytu. Chcemy w ten sposób zachęcić naszych rządzących do zmiany systemowej. To znaczy, wydaje się, że doszliśmy do ściany. Ta światowa pandemia nas zmusiła do przystopowania na chwilę i pokazała nam, że polityka może być sprawcza, że polityka może zmieniać naprawdę wiele, że świat może spowolnić i jesteśmy, to co jest dobrego w tym wszystkim, to my naprawdę jesteśmy zarówno ludzie, jak i całe biznesy, sektory, gospodarki są w stanie się przestawić w dość krótkim czasie. To jest taka pozytywna lekcja, którą wyciągamy na przyszłość, bo na co dzień nam się zawsze wydaje, że business as usual, tak, to jest ta taka mantra, która po prostu powoduje, że
że wydaje się, że po prostu zmian się nie da wprowadzać szybko, że nie jesteśmy w stanie działać dla planety i te wszystkie ostrzeżenia świata nauki idą jakoś w próżnię, no bo właśnie przecież gospodarka musi rosnąć w taki, a nie inny sposób, jak to było do tej pory i po prostu tych zmian się nie da wprowadzać. To wydaje się jest szansa na wprowadzenie głębszych zmian i w wielu krajach rzeczywiście pandemia spowodowała zmiany na lepsze, bardziej zielone, bardziej zrównoważone, z bardziej zrównoważoną gospodarkę i mam nadzieję, że również i w Polsce to wyjście z kryzysu będzie zielone. Zdecydowanie, ja też mam taką nadzieję i liczę właśnie, znam ten projekt Państwa i liczę, że on się będzie rozwijał i będzie miał wpływ na kształtowanie się tej polityki. Dzisiaj chciałabym z Panem porozmawiać o greenwashingu. I tutaj Greenpeace jest taką organizacją, która często wskazuje nam firmy, które właśnie nie do końca mają pozytywny wpływ na środowisko. I chciałabym zacząć od takiego mocnego przykładu, żeby troszkę zobrazować. Chyba większość z nas pamięta skandal Volkswagena z 2015 roku. Ta marka, którą uważaliśmy za ikonę niemieckiej solidności, taką też, która chciała pokazywać się jako zielona i chwaliła się, że jej rozwiązania są właśnie bardziej pozytywne dla środowiska, instalowała w swoich samochodach oprogramowanie, które miało sfałszować prawdziwą ilość szkodliwych emisji tlenku azotu. No i właśnie, oni chwalili się, że są dla środowiska pozytywni, a tymczasem samochody, które produkowali, przekraczały nawet 40 razy normy. Warto podać, że w 2015 roku ta liczba przedwczesnych śmierci spowodowanych przez emisję spalin z aut i ciężarówek w samej Ameryce to około 58 tysięcy osób rocznie. To oszustwo Volkswagena to przykład okropnego greenwashingu, który obnaża wiele wad, takich jak chciwość, skorumpowanie, kłamstwo czy manipulacje. Tych sposobów na greenwashing jest jednak dużo więcej. Nie wszystkie są tak poważne jak ten Volkswagena. Proszę powiedzieć, jakie przykładowe praktyki greenwashingu Greenpeace zidentyfikował albo jakie widzicie na rynku? Z naszej polskiej perspektywy, można powiedzieć, nasza główna kampania jest skierowana na firmy energetyczne z prostego powodu. To znaczy, my się zajmujemy sprawami, które mogą w największym stopniu poprawić naszą rzeczywistość i działać na rzecz ochrony środowiska. W Polsce największym źródłem emisji gazów cieplarnianych, firmami, które najbardziej napędzają kryzys klimatyczny, są te wielkie spółki energetyczne, takie jak choćby Polska Grupa Energetyczna. I to, co my od lat obserwujemy, to właśnie sporo takiego zielonego PR-u. Jeśli ktoś spojrzy na reklamy polskich spółek energetycznych i tylko na reklamy, to może pomyśleć, że w Polsce tak co najmniej 50% energii elektrycznej produkowanej jest z wiatraków. Drugie, prawda, tyle pewnie z energii pochodzącej ze słońca. No, oczywiście rzeczywistość jest diametralnie inna i my po prostu nie pozwalamy tym firmom na takie zafałszowywanie rzeczywistości. Też wiele naszych działań jest nakierowanych na politykę rządu, bo tutaj w Polsce jest, zresztą w wielu krajach świata, sektor energetyczny jest bardzo silnie regulowany, a w Polsce na dodatek ten sektor nie tylko jest regulowany przez państwo, ale również państwo ma decydujący wpływ na to, jak wygląda polityka energetyczna, jak wyglądają inwestycje tych firm. Więc to są te jakby dwóch adresatów, którym my nie pozwalamy, prawda, właśnie uprawiać takiego ekościemniania. Bo jeśli spojrzymy na liczby, a to liczby i właśnie sprawozdania finansowe nam mówią o tym, gdzie tak naprawdę jest dana spółka, jeśli chodzi o ochronę klimatu, no to ta rzeczywistość jest diametralnie inna. To znaczy przykładowo Polska Grupa Energetyczna, PGE, największy emitent gazów cieplarnianych w Polsce,
No i też właściciel tej słynnej elektrowni Bełchatów, czyli największego niszczyciela klimatu w Unii Europejskiej. Ta jedna elektrownia emituje, no, żeby to Państwu jakoś uzmysłowić, oni emitują tyle dwutlenku węgla z tego jednego zakładu, ile są w stanie pochłonąć wszystkie rosnące w Polsce lasy w ciągu roku. To jest taki moloch i mówimy o takiej skali emisji rzędu 37, rzędu 32 milionów ton dwutlenku węgla w zależności od roku. Więc i ta sama firma, prawda, mówi o tym, że prawda, jest w procesie zmian, że i właśnie widać tam sporo tego zielonego PR-u. Ta sama firma przeznacza tylko 1%, ewentualnie 2% swoich nakładów inwestycyjnych na odnawialne źródła energii. Nadal buduje elektrownie na węgiel, nadal, prawda, planuje rozbudowę ogromnych kopalń odkrywkowych węgla brunatnego, czyli tego najbardziej no, szkodliwego dla środowiska źródła energii. Więc to są dla nas, to jest codzienność. My musimy się z tym, prawda, oddzierać ziarno od plew, w te ładne słówka polityków zderzać tak naprawdę z rzeczywistością i z ich realnymi działaniami. Niestety no, często rzeczywiście narracja w Polsce się zmieniła w kwestiach odchodzenia od węgla. Gdy 2 lata temu zaczynaliśmy naszą kampanię Polska bez węgla 2030, w zasadzie nikt w Polsce nie mówił o końcu węgla. Nikt w Polsce nie mówił głośno o tym, że tak, węgiel w Polsce się kończy, tak, musimy odchodzić od węgla ze względu na kryzys klimatyczny, ze względu na to, że mamy problemy z wodą, a węgiel jest w dużej mierze uzależniony od wody i no, że jednak mamy pewne zobowiązania i po prostu jeśli nie będziemy odchodzić od węgla, jeśli świat nie będzie odchodził od węgla, no to po prostu my się na tej planecie ugotujemy. Wtedy to było, można powiedzieć, wyskoczyliśmy jak Filip z konopi, byliśmy sami, ale dzisiaj jeśli zobaczymy na taką panoramę polityczną, tak naprawdę bardzo wiele się od tego momentu zmieniło. Mamy szereg partii politycznych, które mają już swoją określoną datę odejścia od węgla. Ona może nie jest spójna z tym, co mówi nam nauka, jak szybko Europa powinna odchodzić od węgla, żebyśmy osiągnęli, w zasadzie pozostawili sobie szansę na osiągnięcie celów porozumienia paryskiego, czyli tego porozumienia z 2015 roku o ochronie klimatu, ale to jest jednak postęp. To znaczy mamy partie lewicowe, które mówią o roku 2035, mamy Koalicję Obywatelską, która mówi o roku 2040, mamy już nawet samo PGE ustami swojego nowego prezesa mówi o tym, że oni są gotowi odejść od węgla do 2040 czy 2045 roku, co jeśli dla mnie to oznacza, że tak naprawdę, jeśli ta firma publicznie mówi o roku 2040, to tak naprawdę w ich świadomości to odejście od węgla może nastąpić znacznie szybciej i to jest naprawdę duża jakościowa zmiana w debacie. My teraz się skupiamy na tym, żeby to faktycznie dowieść, te efekty, bo mimo tego, że te spółki przykładowo nie planują, tak przynajmniej się wydaje, budować tych wielkich kopalń, chociaż oficjalnie są one w ich planach, no to właśnie nadal ich nie wykreślają, co jest też groźne z tego powodu, że zostawiają te całe społeczności lokalne, które no, często są tam ludzie, którzy liczą, że jednak prawda, ta kopalnia powstanie, albo są też firmy, które nie mogą się rozwijać, bo w regionie jest planowana kopalnia. Tak? To jest częstsza sytuacja. Całe gospodarstwa rolne mają często wstrzymywane umowy dzierżawy pól właśnie z tego względu, że w regionie planowana jest kopalnia. No i to jest sytuacja bardzo niesprawiedliwa dla lokalnej społeczności i staramy się, żeby te sytuacje takiej niesprawiedliwości po prostu likwidować i żeby firmy powiedziały jasno, otwarcie, tak, odchodzimy od węgla, tak, będziemy się szybko zmieniać, ale nie zostawimy nikogo na lodzie i będziemy to robić z głową. Tak, to jest bardzo ważne, te deklaracje i to, że później te deklaracje są realizowane. Ja się jeszcze zastanawiam właśnie z perspektywy firm, jak wygląda wasz proces sprawdzania różnych instytucji, firm i kiedy tak naprawdę Greenpeace wchodzi aktywnie, interweniuje
No i dalej, czy widzicie pozytywne skutki po takich interwencjach? I myślę tutaj o dwojako, tak? O interwencjach takich, w których zwracacie się bezpośrednio do zarządów. No i o takich interwencjach, kiedy już mówicie całemu światu naokoło, że ta firma, ta spółka, ta organizacja nie działa w zgodzie z naturą. My jesteśmy organizacją kampanijną. To jest ważne, żeby może Państwo zrozumieli właśnie, na czym to polega. My staramy się, naszą główną misją nie jest edukacja, tylko zmiana rzeczywistości. I rzeczywiście nasze kampanie są jakby poprzedzone takim długim procesem zastanawiania się, jakie działanie może jakby najbardziej zmienić rzeczywistość. Oczywiście musimy też mierzyć siły na zamiary, bo to nie jest tak, że możemy się podjąć wszystkich ważnych albo wartych podjęcia, prawda, wartych kampaniowania tematów. No, my mamy ograniczone zasoby. Zatrudniamy około 40 osób w Polsce i po prostu w ramach tego zespołu musimy się zastanowić, co możemy zmienić. Prowadzimy kilka kampanii w różnych tematach. Przykładowo jeden potężny obszar to jest właśnie energetyka, bo tutaj są technologie alternatywne dla węgla i rzeczywiście wszelkie raporty eksperckie mówią wyraźnie, tutaj możemy najszybciej ścinać emisję gazów cieplarnianych. W innych sektorach dzisiaj na tym etapie, jakim jesteśmy, jeśli chodzi o rozwój technologii, będzie trudniej. I tutaj jest też w Polsce w zasadzie jedyna taka poważna przeszkoda dla zmiany, to jest taka przeszkoda polityczna. Czyli z jednej strony mamy silne lobby, które po prostu, lobby energetyczne, które wstrzymuje wszelkie zmiany. To nie jest, jeśli popatrzymy na przekrój społeczeństwa, to okazuje się, że większość Polaków, i to zdecydowana większość, chce zmiany. Natomiast mimo tego rząd nie wprowadza tych zmian właśnie z tego względu, że słucha podszeptów ludzi, którzy są mniejszą grupą, ale bardzo wpływową, którzy są po prostu bliżej ucha władzy. Więc my staramy się naszymi kampaniami po prostu dawać głos tym, którzy są w debacie publicznej pomijani. Bo jeśli zobaczymy, to niezależnie od preferencji partyjnych, w Polsce jest naprawdę szeroki konsensus społeczny, dlatego żeby zrobić duże i daleko posunięte zmiany w energetyce. Więc tak, my sprawdzamy, co można realnie zmienić i jak to, oczywiście potem się zastanawiamy, jak to zrobić. Mamy też kampanię przykładowo przyrodniczą, mamy kampanię przeciwko rolnictwu przemysłowemu, przeciwko masowej hodowli przemysłowej. To są te tematy, które rzeczywiście realnie muszą się zmienić, i które uznajemy, że jesteśmy w stanie, że nasza tutaj interwencja jest w stanie przynieść jakościową, dużą zmianę. W ostatnich latach zajmowaliśmy się też na przykład tematem smogu i jako osoba, która była bezpośrednio zaangażowana w tę kampanię, mogę powiedzieć, że to był taki, rzeczywiście to wydaje się działało, to znaczy w Polsce dokonała się zmiana świadomościowa, temat smogu stał się tematem politycznym, stał się ważnym tematem w polityce publicznej i trzeba powiedzieć też, że to doprowadziło do konkretnych zmian, to znaczy jeśli 5 lat temu nie mieliśmy norm jakości węgla, nie mieliśmy norm jakości dla kotłów, nie mieliśmy w ogóle tematu jako takiego w debacie takiej ogólnopolskiej, tak dzisiaj te wszystkie pola w zasadzie są już odhaczone i też na przykład nasza kampania sprzed paru lat dotycząca poziomów alarmowania, informowania smogu, czyli taka praprzyczyna tego, że w Polsce nie było świadomości fatalnej jakości powietrza. Normy były tak ustawione, żeby po prostu na zasadzie zbij termometr, nie będziesz miał gorączki. Więc po prostu ludzie nie wiedzieli o tym, że to, co kojarzyli jako zapach dzieciństwa, ten zapach unoszący się w polskich miejscowościach w sezonie grzewczym, to nie jest do końca zdrowe dla nich. I tutaj też zaszła zmiana, co prawda może nie taka, jaką byśmy widzieli, jaką by widziały środowiska medyczne, z którymi występowaliśmy w tym temacie, ale jednak krok po kroku idziemy powoli naprzód i to jest taki sygnał, że rzeczywiście
zaangażowanie, budowanie zaangażowania społecznego, budowanie koalicji wokół tych tematów przynosi efekty. Tak, kampanie jak najbardziej są bardzo istotne. Państwo też piszą raporty i mam tu na myśli chociażby taki raport, który się pojawił o jednej z firm FMCG, który gdzieś tam bardzo dokładnie analizował sytuację i deklarację tej firmy, jeżeli chodzi o zmniejszenie ilości plastiku, które wykorzystuje. I w tym też raporcie Państwo bardzo dokładnie tak naprawdę podali kroki, które powinna podjąć firma w celu zmniejszenia tego wpływu negatywnego. I też chciałam dopytać o to, kiedy tak naprawdę Państwo decydują, że taki raport wydajemy i wskazujemy tak wyraźnie daną firmę, publicznie pokazujemy, że ona, że powinna coś zmienić? Jeśli chodzi o ten timing w naszych kampanii, no to oczywiście tutaj wiele rzeczy się musi jakby spotkać. Mamy pewne, można powiedzieć, takie ustalenia na poziomie globalnym co do tego, w którym kierunku zmierzamy. No dzisiaj na świecie, jeśli chodzi o takie globalne problemy środowiskowe, to mamy dwa główne problemy, to znaczy zmianę klimatu, kryzys klimatyczny, już dzisiaj tak to trzeba nazywać, czyli zagrożenie, że do końca tego stulecia, w którym żyjemy, Ziemia się zmieni nie do poznania i będą to zmiany, których nie będziemy w stanie odwrócić, bezprecedensowe w historii globu na taką skalę w tak krótkim czasie, to znaczy Ziemia może się ocieplić o 3, 4, 5 stopni, trudno jeszcze powiedzieć, ale dzisiaj zmierzamy ku ociepleniu o 3 stopnie Celsjusza, to jest scenariusz katastrofy klimatycznej, znaczące obszary naszego globu nie będą się nadawać do zamieszkania to będzie źródło wielu konfliktów i niesprawiedliwości, no i po prostu ludzkich nieszczęść, więc to jest jeden obszar, w którym działamy, a drugi to obszar związany z szóstym wymieraniem. Naukowcy mówią o tym, że my już w zasadzie żyjemy w epoce antropocenu, czyli w epoce człowieka. Nasz wpływ na różnorodność biologiczną jest tak duży, że no, mówi się wręcz o szóstym wymieraniu. Dlatego drugim tematem, którym się zajmujemy tak globalnie, jest właśnie ten problem ochrony w różnorodności biologicznej, ochrony przyrody. I teraz, gdzie w dane biuro rozkłada akcenty w ramach tych dwóch globalnych celów, to jest no, kwestia pewnych uzgodnień, też na przykład kalendarza politycznego. Znaczy, dla nas najważniejsza jest efektywność naszych działań. Więc często, jeśli widzimy, że jest na przykład rozmowa w Unii Europejskiej o strategii plastikowej i nasz głos w tym temacie jest w stanie na przykład podbić tą tematykę i wzmocnić te siły, które chcą pozytywnej zmiany, no to podejmujemy ten temat. No, przykładowo w smogu, no, kontrproduktywne byłoby startowanie z kampanią w maju, gdy w Polsce się poprawia powietrze, tak? I wszyscy oddychają pełną piersią. No, oczywiście na przykład raport o tym, jak wygląda zanieczyszczenie powietrza wokół polskich przedszkoli, czyli taki raport, który wydaliśmy kilka lat temu, też wypuściliśmy właśnie na starcie sezonu smogowego, żeby właśnie też wzmocnić te działania legislacyjne, które były wówczas prowadzone. No to wówczas ta kampania była również nakierowana na to, żeby wprowadzić w Polsce normy jakości węgla i to była rzecz, no, której po prostu też jakby gdyby władze podejmowały działania tak, jak obiecały, bo to była sytuacja, w której minister energii był spóźniony z wydaniem rozporządzenia w tej sprawie o ponad 200 dni, jeśli dobrze pamiętam, w stosunku do obietnic, no to my byśmy tego nie musieli podejmować, tak? Więc to musi się kilka rzeczy nałożyć. No, jeśli chodzi, pani wspomniała plastik, no to w ostatnich latach prowadziliśmy po prostu działania przeciwko dwóm największym producentom plastiku jednorazowego użytku na świecie, czyli Coca-Coli i koncernowi Nestle, więc to też po prostu ma swoje uzasadnienie w liczbach. My rzeczywiście mamy tę bardzo wygodną sytuację, że my jesteśmy niezależni finansowo od biznesu, jesteśmy niezależni finansowo od państw, od dotacji czy od Unii Europejskiej,
Więc rzeczywiście to jest ogromny przywilej, że możemy w ten sposób się zastanawiać, czym się będziemy zajmować. To zostając jeszcze w polityce, Komisja Europejska też chce walczyć z greenwashingiem i przygotowuje system klasyfikacyjny, który ma pozwolić na wskazanie tych firm, które rzeczywiście dbają o środowisko, no i oczywiście odróżnienie od tych, które tę troskę o środowisko tylko udają. Jakie konsekwencje może mieć wprowadzenie takiej klasyfikacji oraz co w ogóle pan myśli o tym projekcie Unii? No to jest bardzo ważne, bo dzisiaj można powiedzieć w debacie publicznej często troska o planetę jest zrzucana na zwykłego człowieka i oczywistym jest, że że nasz wpływ na rzeczywiście na takim poziomie indywidualnych wyborów konsumenckich jest ograniczony. To znaczy nikt z nas nie ma czasu, żeby oglądać 3 razy dany produkt przed jego kupnem i zastanawiać się, czy aby na pewno, prawda, spełnia wymogi ekologiczne. Więc tutaj działalność regulatora jest naprawdę bardzo ważna i właśnie czy to oznakowanie produktów, czy wręcz po prostu jawne zakazy pewnych praktyk są po prostu najskuteczniejszymi sposobami na ochronę środowiska. Jest później niż nam się wydaje. To znaczy naprawdę nie ma czasu często na takie właśnie działania pozorowane. I to, co robi Unia Europejska, ta inicjatywa ogromnej strategii Europejskiego Zielonego Ładu, to jest krok w dobrym kierunku. To z naszej perspektywy wydaje się, że wobec tych danych naukowych mówiących o tym, jak szybko klimat się ociepla, jest to i tak niewystarczająco ambitny projekt, ale no on na pewno pomoże pewne rzeczy uregulować i wzmocnić te polityki, które służą właśnie oddzielaniu brudnych biznesów od tych, które się zmieniają i właśnie będzie wspierał tych, którzy po prostu całe sektory w tej zielonej transformacji, bo taka jest bardzo potrzebna. Takim sztandarowym przykładem na to, jak właśnie działanie takie odgórne może mieć pozytywny wpływ, jest system handlu emisjami, gazami cieplarnianymi. W ramach tego systemu ci duzi truciciele środowiska muszą płacić za emisję gazów cieplarnianych. To przez wiele lat nie działało, bo ten system na początku był w fazie rozruchu, on miał wiele luk w tym systemie i jakby takich, które miały temu choćby energetyce, która jest tym systemem objęta, no dać czas na dostosowanie się do tego, ale w ostatnich latach sprawy się zmieniły, on został zreformowany i widzimy, że no to zaczyna przynosić efekty, to znaczy rzeczywiście po prostu produkcja prądu z tych najbrudniejszych paliw, takich jak węgiel brunatny czy węgiel kamienny, po prostu się coraz mniej opłaca i ten rachunek ekonomiczny zmusza firmy do działania. I on naprawdę jakby oddziela wtedy, to jest ten rachunek ekonomiczny, gdy działa w praktyce zasada zanieczyszczający płacik, czyli która jest fundamentem europejskiego prawa ochrony środowiska, no to nagle zaczynają się dziać, sprawy zaczynają przyspieszać, firmy mówią o zielonych zwrotach i nie tylko mówią, ale zaczynają też coś w tym kierunku robić. Myślę, że to, co będzie się działo w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, będzie też naszym tematem tego podcastu, bo zarówno jakby ta kwestia greenwashingu, która jest podejmowana, jak i w ogóle takiego dużego zwrotu ku realizacjom ekologicznym, zrównoważonym firm, to będzie na pewno bardzo interesujące dla nas. Generalnie konsumenci wymagają od firm uczciwości i transparentności. Z jednej strony często, tak jak pan powiedział, trudno jest oglądać produkt 3 razy, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście on jest ekologiczny, ale też z drugiej strony konsumenci coraz częściej rozmawiają o sobie ze sobą, wyszukują tych informacji. Internet tutaj zdecydowanie pomaga tej identyfikacji ekościemy i co bardziej tacy zaangażowani konsumenci są wyczuleni na te praktyki greenwashingu. Co więcej, trzeba zwrócić uwagę też na pracowników, bo pracownicy również
jakby są bardzo wyczuleni na to, że ich firma realizuje greenwashing chociażby, a wiemy, że milenialsi, co pokazuje zresztą raport Deloitte'a Trendy HR 2018, ten raport mówi wyraźnie, że milenialsi, że potrzebują większej misji, że chcą pracować w firmach, które mają misję zrównoważoną. I tutaj rzeczywiście warto jako firma podjąć te działania, które będą, nie będą greenwashingiem. I teraz pytanie do Pana. Jak się komunikować jako firma i promować praktyki zrównoważone, ekologiczne, żeby nie być posądzonym właśnie o greenwashing? Uważam, że trzeba sobie wtedy zadać trzy pytania. Bo ja w swojej pracy stosuję jakby taki trzyetapowy test na to, czy dana firma stosuje greenwashing, czy właśnie uprawia ekościemę. I po pierwsze, czy dana zmiana, którą chcę zakomunikować, dotyczy sedna szkodliwej dla środowiska działalności mojej firmy? To jest pierwsze pytanie. Tak, czyli przykładowo, jeśli nie wiem, prowadzimy bank, to czy ta zmiana polega na tym, że w weekendy sadzimy z pracownikami drzewka, co oczywiście jest ma pozytywny wpływ na środowisko, ale to nie jest sedno naszej działalności. Niestety to wtedy będzie postrzegane jako ekościema i greenwashing. Czy też ta zmiana rzeczywiście dotyczy istoty mojej działalności, czyli na przykład tego, że jako bank wprowadziłem politykę klimatyczną i postanowiłem przestać pożyczać pieniądze na inwestycje, które napędzają kryzys klimatyczny, czyli na przykład na elektrownie węglowe czy inne paliwa kopalne. Tak? To jest ta realna zmiana dotycząca sedna mojej działalności. Druga sprawa, drugie pytanie, czy ta zmiana, którą chcę komunikować, jest znacząca. Tak? To znaczy my często widzimy przykładowo firmy energetyczne, które chwalą się jakąś nieznaczną, małą inwestycją w odnawialne źródła energii, a 98% nakładów inwestycyjnych ładują w węgiel czy inne paliwa kopalne i oczywiście ta zmiana ma się nijak do potrzeb ochrony klimatu. Więc małe, po prostu nieznaczące zmiany nam nie pomogą i to też takie chwalenie się takimi zmianami może być kontrskuteczne dla firm. I wreszcie trzecie pytanie, jakie trzeba sobie postawić, to czy firma bierze odpowiedzialność za tą ekologiczną zmianę na siebie, czy przerzuca odpowiedzialność za tę zmianę na klienta? Tak? To znaczy to firmy powinny ułatwiać swoim klientom właśnie bycie eko przez to, że ta firma sama dokonała tak znaczących zmian, a nie przerzucać na klientów odpowiedzialność za te ekologiczne wybory, bo to tak nie powinno po prostu działać. No, niestety takie kampanie też widzimy w Polsce. Zdaje się, kilka miesięcy temu mieliśmy taką do czynienia z taką kampanią 20 stopni dla klimatu. To znaczy firmy ciepłownicze, w tym właśnie najwięksi emitenci dwutlenku węgla w Polsce i w Europie, namawiały swoich klientów, jakby edukowały swoich klientów o tym, że jeśli przykręcą kaloryfer, to mogą coś zrobić dla zdrowia i dla klimatu. Ktoś powie, okej, no fajne działanie, każdy to powinien wiedzieć, ale z drugiej strony, jeśli popatrzymy na to, czego tak naprawdę wymaga od nas ta szczególna sytuacja, w której jesteśmy, bo my mamy naprawdę w zasadzie 10 lat na to, żeby zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o połowę, to tak naprawdę zobaczymy, że to nie jest zmiana, która po pierwsze jest znacząca, a po drugie, no niestety przerzuca odpowiedzialność za jako zmianę na klientów, bo przecież tak naprawdę te wszystkie firmy, o których jest mowa, powinny odejść od węgla w ciągu najbliższych 10 lat, jeśli mamy osiągnąć cele porozumienia paryskiego, czyli tak naprawdę obronić naszą bezpieczną przyszłość, bo ten głos nauki, który zaczyna wybrzmieć w ostatnich latach, no, ten słynny raport Międzyrządowego Zespołu do Spraw Zmiany Klimatu z 2018 roku, przypomnę, to było w sumie 2 miesiące przed tym, jak w Polsce odbył się światowy szczyt klimatyczny, ten głos jest bardzo zero-jedynkowy. Naukowcy mówią wyraźnie, najbliższe 10 lat będzie kluczowe dla tego, czy Ziemia się będzie nadawała do życia dla ludzi, bo oczywiście Ziemia sobie sama poradzi, pewnie bez nas, natomiast my mówimy o tym, czy gatunek ludzki będzie w stanie trwać w takich warunkach, jakich trwał do tej pory. Więc te zmiany muszą być szybkie, daleko idące i muszą dotyczyć sedna tej szkodliwej dla środowiska działalności danej firmy.
Super, dziękuję. To było ostatnie pytanie. Bardzo dziękuję. Chciałabym na koniec jeszcze poprosić Pana o to, żeby powiedział Pan nam, gdzie możemy więcej o Greenpeace znaleźć. My prowadzimy konta w mediach społecznościowych. Jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na Twitterze, jesteśmy na Instagramie. Też właśnie w tych miejscach często angażujemy ludzi do różnych działań, bo jesteśmy przekonani, że właśnie największy, tak staramy się jakby być nie tylko organizacją, ale też tworzyć się na swój sposób ruch społeczny, bo wierzymy, że właśnie w tym zaangażowaniu zwykłych ludzi w zmianę systemową to jest ten sposób działania, w którym jesteśmy najbardziej sprawczy. Zachęcamy ludzi do wyjścia z myślenia o tylko swoich czterech ścianach i włączenia się w szerszą zmianę. Wtedy naprawdę zaczynają się dziać rzeczy, które wydawały się niemożliwe. Także zarówno znajdą nas Państwo na Facebooku, jak i na Twitterze, na Instagramie. Mamy też od pewnego czasu odświeżony kanał na YouTubie i tam też można właśnie nas usłyszeć i opowiadamy o swojej działalności i o właśnie takich tematach jak greenwashing dużych firm, czy też właśnie podpowiadamy, jak skutecznie działać dla klimatu i dla środowiska. Dodam jeszcze, że jest newsletter, na który można się zapisać i też regularnie otrzymywać od Państwa update'y. Ja sama dostaję i sobie bardzo chwalę. No dobrze, bardzo, bardzo dziękuję. Myślę, że to nam naświetliło temat greenwashingu i że może to spowoduje, że będziemy bardziej uwrażliwieni na ten greenwashing jako biznes, żeby czasem przez przypadek po prostu nie podjąć jakiegoś działania, nie komunikować działania, które rzeczywiście będzie po prostu potem odebrane jako ekościema. Dziękuję raz jeszcze i życzę dobrego dnia. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Kłaniam się.